na szóstej igrzyska i powiedział, że takiego sprzętu jeszcze nie dostał. O, czapkę, proszę. Proszę włożyć. Nie byłoby włosów. Także mam dwadzieścia lat, jeden lat i zdaję sobie sprawę z tego, że jestem młodą zawodniczką. I przygotowując się do tego sezonu, starałam się zrobić wszystko, żeby pojechać na te igrzyska i to jest dla mnie ogromna radość. Powiem tak, że w drużynie na pewno mamy już gwarantowane 8. miejsce, także to jest niebywały sukces i nie rezygnujemy z walki, na pewno będziemy walczyć o większe miejsce niż to 8. W biegu indywidualnym dam z siebie wszystko. Nie będzie łatwo i ja myślę, że to czas pokaże i moja forma, na co mnie stać. Jest dość młoda ekipa. 11 osób z łyżwiarstwa szybkiego, także tutaj jest wielka radość, że tak ogromna ekipa i szkolenie poszło wszystko perfekcyjnie. Także starsze zawodniczki, na przykład taka jak Katarzyna Bachleda-Curuś, myślę, że tu będzie walczyć o pierwszą piątkę, także Konrad Niedźwiecki, Maciek Ustynowicz, to jest taki trzon naszej ekipy. Do pracy wczoraj wróciłam z obozów z Berlina. Ciężko jeszcze trochę trzeba było popracować, ale teraz już trochę tej pracy mniej, noga musi być trochę świeża, trochę wypoczęta, także w niedzielę jadę do Warszawy na ślubowanie i w poniedziałek już wylot. A jakie emocje? Emocje, no niesamowite, ja sama na razie sobie tego nie wyobrażam, tego otwarcia i myślę, że to będzie moja przygoda życia i mam nadzieję, że nie ostatnia. Te sukcesy bardzo u mnie poszły, mistrzynią Polski w sprincie, zostałam mistrzynią Polski w wieloboju, ale myślę, że sam udział na igrzyskach to wszystko jednak jest inny poziom, inna impreza już. Myślę, że niezapomniane przeżycie dla mnie to będzie. Co prywatnie Pani w tej chwili robi? Studiuje z tego co wiem, tak? Studiuję na WF-ie w Krakowie. W tym roku trochę zaniedbałam tą naukę, jak powiedziałam, wszystko poświęciłam temu, żeby pojechać na te igrzyska. No i po igrzyskach będzie czas na naukę. Mówię swojego ostatniego słowa i jak już powiedziałam swojemu tacie, żeby zbierał na Soczi pieniądze, bo tam na pewno nie będę jechać z zamiarem pojechania i z taką radością jak tu, tylko już mam nadzieję, że będę pewna, że jadę na te igrzyska i będę się pod nie tylko przygotowywać. Kolejna olimpiada, tak? Tak. Następne marzenie. Tam już medal wtedy. Mam nadzieję. Zrobię wszystko. Serdeczne podziękowania dla pani Małgorzaty Kaczmarek, bo ja jako małe dziecko to nawet nie wiedziałam, że istnieje taki sport jak łyżwiarstwo szybkie. Zgłosiłam się na testy sprawnościowe na nasz obiekt osirowski i zostałam wciągnięta do sportu. Niechętnie poszłam. Tato powiedział, zobacz, spróbujesz, co to jest. Tutaj wielka zasługa pani trener, że mnie zachęciła i już od małego złapałam baktyla. Znaczy nie, no w tej chwili jak Natalia już jest w kadrze, no to ona nas w tej chwili nie kosztuje, nie? Ale od początku, od dziecka, nawet z tego tytułu, że w Lublinie nie było lodu, nie? No to część obozów, wyjazdów płaciła szkoła, a część pokrywali rodzice, nie? Kupowanie jakiegoś tam lepszego sprzętu, żeby jeździła na lepszym stroju, żeby było jej cieplej, cokolwiek. To cały czas jako rodzice żeśmy rower, bo żeśmy pisali do KGHM-u o prośbę, no to musiał mąż wziąć pożyczkę na to, żeby kupić Natalce rower, żeby jeździła na jakimś tam poziomie. No i finanse takie cały czas żeśmy w nią inwestowali. Ja twierdzę, że takich Natalek by było o wiele więcej, gdyby był taki wkład finansowy rodziców, pomoc. Nie byłaby w Lublinie jedna, jako łyżwiarka, mówię o tym sporcie, nie? Znaczy, może ja tutaj dodam jako prezes klubu, że oczywiście wiadomo, że w tym pierwszym okresie niestety rodzice muszą inwestować w swoje dzieci, tak jak to wszędzie odbywa się w każdej dyscyplinie sportu. Natomiast oczywiście mamy zabezpieczone pewne środki, jeżeli chodzi o kadrę wojewódzką młodzików i kadrę wojewódzką juniorów, na ilość tam dni zgrupowań. Natomiast mówię, że na tym etapie, już nie mówię na etapie seniorki, młodzieżowca, ale na etapie juniora i młodzika, no niestety na tym lodzie trzeba przebywać w sezonie około 100-150 dni. My mamy zabezpieczenia na 50 dni zgrupowań, no i oczywiście częściowo na sprzęt. Wiadomo, że jesteśmy międzyszkolnym klubem sportowym, wspomagają nas tutaj Urząd Miejski, prawda, Dolnośląska Federacja Sportu, też pozyskujemy częściowo środki z Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, pomagają nam też częściowo oczywiście z okazji różnych organizacji, imprez, spółki miejskie, też częściowo nam pomagał też KGHM w momencie, gdy nastąpił ten kryzys gospodarczy,
przerwali tą pomoc. Mam nadzieję, że teraz przy dobrej koniunkturze cenowej miedzi z powrotem KGHM nas będzie sponsorował.